graliśmy otwartą piłkę, no wiadomo, tam straciliśmy bramki praktycznie po własnych błędach, których nie powinniśmy stracić, no ale wiadomo, chcieliśmy zagrać dla naszego byłego trenera i no nie udało się, bardzo tego żałujemy. Właśnie powiedz, te przypadkowe takie bramki bolą? Jak się teraz jak o tym pomyślisz? Nie, no wiadomo, na pewno, nie wiem jak było przy tej drugiej bramce, czy tam Wojo faulował, czy nie, no ale wiadomo, sędzia uznał bramkę, tego nie da się odwrócić, przegrywamy, wracamy do domu ze spuszczoną głową. Teraz takie małe szczęście, mamy chwilę przerwy, musimy się ogarnąć z tym wszystkim. Głowa do góry i wiadomo, straciliśmy bliską dla nas osobę, no ale przyjdzie nowa osoba, nowy trener i trzeba będzie walczyć, wiadomo, nie może się usprawiedliwiać, że to jest dopiero początek, bo zaraz może być koniec i musimy się pozbierać bardzo szybko. A powiedz, właśnie te koszulki okolicznościowe, które założyliście, to też taki gest dla trenera, trudno się pogodzić z tą... No wiadomo, nie jest łatwo. Także on bardzo dobrze wie, nawet jakbyśmy tych koszulek nie założyli, to on bardzo dobrze wie, że jest tutaj w naszych sercach i będzie, bo wiadomo, jest naszym przyjacielem i przyjacielem zostanie i tak samo i dla naszych kibiców, którzy tutaj też fajnie, bo oni też założyli te koszulki, także to jest właśnie widać, że to jest ta jedność i musimy właśnie się w tym trzymać, razem w tym wszystkim, bo jak będziemy razem, to na pewno damy sobie radę. Nie wiem, jak to ocenić, Stanisz. Może podpowiem, chyba w pierwszej połowie troszkę było nerwów jednak, tak? Myślę, że tak. No pierwsza minuta już moje słabe zagranie, zła decyzja, zagranie lewą nogą. No i przez takie momenty wdziera się taki niepotrzebny stres i niepewność w naszych poczynaniach. No i myślę, że później ten początek no nie był zły, no bo jakoś tam graliśmy nie najgorzej. No i dwie takie sytuacje i myślę, że tych bramek można było spokojnie uniknąć i dowieść ten remis 0-0 do końca. W drugiej połówce tak my, jak i Lech mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że mogliśmy się pokusić o wcześniejsze uderzenia w tych sytuacjach, bo tak jakbyśmy chcieli za dużo grać tą piłką już w podbramkowych sytuacjach, no ale no szkoda, bo 2-0 na pewno można było ten mecz rozegrać lepiej. Powiedz, teraz mamy 2 tygodnie przerwy, bo awansowaliśmy jakby awansem do następnej rundy Pucharu Polski. Nad czym przede wszystkim trzeba pracować, no żeby nie mieć jednego punktu na koncie? Nad czym trzeba pracować? No, nad konsekwencją, grą w obronie, nad unikaniem takich głupich błędów. I tak samo nad ofensywą, no bo żeby wygrywać mecze trzeba strzelać bramki. I najlepiej ich nie tracić, także no to jest recepta, na którą musimy popracować. Wiadomo, że jest ciężki okres w klubie, nie wiadomo do końca, kto zostanie trenerem. No ale my jesteśmy profesjonalistami i musimy do tego podchodzić na 100%. Kto by nie był trenerem, musimy być tak samo zaangażowani i dążyć do tego, żeby w tabeli tych punktów było jak najwięcej. No myślę, że nie zagraliśmy źle jako drużyna, ale popełniliśmy 2 wielkie błędy, po których straciliśmy bramkę i potem ciężko było odrobić i sam zepsułem parę sytuacji, z czego nie jestem zadowolony. No i niestety, no, wyjeżdżam stąd 0 punktów. Rozmawialiśmy wcześniej z Wojtkiem Małeckim, który jakby no przyznał się, że mocno elektrycznie grał, szczególnie w pierwszej połowie i ten smród także on powodował. Myślisz, że jakby tych 2 bramek Korona nie straciła na początku, to byłoby inaczej? No bardzo możliwe, no wtedy może inaczej by się ten mecz ułożył i myślę, że na początku mieliśmy swoje sytuacje i też mogliśmy szybko bramkę strzelić, no niestety się to nie udało, no i no mecz się tak potoczył, że jeszcze dostaliśmy tą drugą bramkę do szatni, no i to nas strasznie podłamało, no ale na drugą połowę wyszliśmy jeszcze podbudowani, bo wierzyliśmy dalej w to, że można tu zremisować albo przynajmniej nawet wygrać, no ale niestety, no nie wykorzystaliśmy tych paru sytuacji i no nie udało się.